Kochani, chciałbym się z wami podzielić tak pokrótce tylko tym, co mam w sercu w ogóle, tym, kim jestem, co robię i co mam w sercu tutaj dla ludzi, którzy tutaj jesteśmy zgromadzonych, tą wizją, którą we mnie włożył Bóg. Zanim zacznę o tym mówić, to chciałbym powiedzieć, że nie bawimy się tutaj w kościółek. Nie mamy czasu, żeby się bawić w kościółek. Zamykamy kościółki, otwieramy kościółki, robimy różne rzeczy z tymi kościółkami. My jesteśmy ludźmi przebudzenia, czyli ludźmi, którzy chcą prawdziwego Jezusa, czyli chcą Jego naukę. Tak jak powiedziała Agata, że to jest apostolski kierunek. Jeszcze bliżej. Apostolski kierunek, apostolska prawda. Ja w swoim sercu, kiedy zapragnąłem apostolstwa, to wszystko we mnie zaczęło upadać. Tego negatywnego, a powstało to prawdziwe. Od wielu lat w moim sercu kotłował się ogień i przebudzenie. Te dwa słowa. Jednak nie rozumiałem ich przez wiele lat. Jestem człowiekiem, który był w strasznej depresji kiedyś. Chciałem popełnić samobójstwo. I później, kiedy oddałem życie Jezusowi, weszła do mnie taka myśl, że prawdziwy ogień i prawdziwe przebudzenie. Jednak ja tego nie rozumiałem. Wiecie, co na początku robiłem? Biegałem z katechetami, biegałem z księżmi i myślałem, że ogień przebudzenia, to jest to, jak się nazywa teraz moja służba, że ogień przebudzenia to jest ta pasja i że to nieważne jak, nieważne z kim, ważne, że już są uzdrowienia, ważne, że są cuda i ważne, że fruwasz do góry i prorokujesz. I się bardzo na tym przejechałem. I zobaczyłem, że bez apostolstwa prawdy służba ognia przebudzenia nie byłaby nigdy prawdziwa. Zobaczyłem, że ja potrzebowałem, żeby moją wizję, o której zaraz wam dokładnie powiem, żeby moją wizję uczynić prawdziwą, potrzebowałem się poddać apostolstwu prawdzie. Czyli co to znaczy? Jeżeli prawda nie wyswobodzi ciebie z życia, to nic innego cię nie wyswobodzi. To jest prawdziwa nauka. Przecież Jezusów jest ile? Jeden prawdziwy. Więc jest jedna prawdziwa apostolska nauka. Jaka jest wizja, którą Bóg dał mi w serce? Wizja, którą Bóg dał mi w serce, jest to, co ja tak naprawdę robię. Od kilku lat zajmuję się tym, że oczywiście ewangelizuję w różnoraki sposób poprzez media społecznościowe, poprzez głoszenia na ulicy, ale także jako osoba wyznaczam proroczy kierunek. Mówię też, co to jest przebudzenie, czyli jakie jest fałszywe przebudzenie, ale też co to znaczy być prawdziwie przebudzonym. Co to znaczy być prawdziwie w pasji dla Jezusa Chrystusa. Od 11 lat chodzę w pasji dla Jezusa Chrystusa. Ona była, tak jak mówię, krzywa troszeczkę, ale teraz jest prosta. I wiecie co? I tego chcę uczyć ludzi. Uczyć ludzi, jak chodzić w prawdziwej pasji dla Jezusa Chrystusa. Bez potępienia, bez uniżenia się przed diabłem, bez porównywania się, bez zazdrości, bez tych rzeczy, które blokują nas. To są tak fundamentalne sprawy, a jednak większość chrześcijan ma właśnie z tym, że problem. Z tym mamy problem. Ja też zauważyłem u siebie wielki problem. I dzięki służbie Agaty i Artura Cerońskich naprawdę zostałem wyzwolony dzięki tym prawdom, które oni głoszą. I teraz tą służbę ja chcę, żeby wpajać w ludzi, kim rzeczywiście ty jesteś. Jak rzeczywiście stworzył ciebie Bóg, czyli twoja prawdziwa tożsamość. Oraz żebyś ty rzeczywiście poznał, jaka jest prawdziwa miłość Boga do ciebie. I te dwie rzeczy cechują ogień przebudzenia. Te dwie rzeczy cechują to i dzięki temu ty będziesz nie do zatrzymania. Rozumiesz? Nie do zatrzymania. Nie dlatego, że teraz masz proroctwa i cuda i znaki, bo kiedyś myślałem, że to jest koniec. Kiedyś jak właśnie z katechetą i z księdzem, żeśmy chodzili, uwielbienie, różne rzeczy żeśmy robili, później takie rzeczy robiłem, że nawet opłatek wziąłem na rzecz naszej przyjaźni. A w tym wszystkim uzdrowienia chorych były. I mówię, przecież tu Bóg się porusza. I tak jakoś z tyłu głowy ciągle mi brzęczało. Przecież to bałwochwarstwo. Przecież to nic nie ma wspólnego. Ale gdzieś to tłamsiłem w sobie. I widzę, że jest wiele zamieszania w ruchu naszym, tak? Chrześcijańskim.
Widzę, że jest wiele nieprawdy. No ale tu też są cuda, tam też są cuda. Widzicie? I to potrzebuje być wyklarowane. To potrzebuje być wyprostowane. Gdzie jest prawda na temat przebudzenia? A gdzie jest fałszywy ogień przebudzenia? Ja byłem wiele lat w fałszywym ogniu przebudzenia. Chociaż wizja, którą dał mi tata, tak? Bóg, była prawdziwa, że masz być apostołem przebudzenia. Tylko ja, poprzez błędne nauki i błędną interpretację, wszedłem w tak zwane zwiedzenie. I powiem wam tak. Doszedłem do takiego miejsca, że z tym katechetą chciałem zacząć budować wspólnotę. Bo wiecie, bo to łatwo jest. O, zbierzmy się w imieniu Jezusa, uwielbiamy Pana, poklaszmy, halleluja, dobra, idźmy do domu. Każdy ma i tak swoją teologię, każdy w swoje wierzy, każdy swoje robi. I to jest właśnie dzisiejsze chrześcijaństwo. Każdy po swojemu. I tak, jak nie ma żadnej jedności, w ogóle nic nie ma. No ale tu uwielbialiśmy Pana, to jedno. Ale ja z tym katechetą tak się zaprzyjaźniłem, tak naprawdę. I mówię, chodź, zbudujmy coś razem. I jak tylko nawróciliśmy pierwszą osobę taką z ulicy, ja mówię sobie w sercu, ale ja nie chcę, żeby on szedł do ciebie. A on mówi do mnie, a ja nie chcę, żeby on szedł do ciebie. Ale mamy jedność. Po tylu latach tak zwanej przyjaźni, ty nie chcesz, żeby szedł do mnie, a ja nie chcę, żeby on szedł do ciebie. I mówimy, no to dobra, to może spróbujmy zrobić jakąś nową wspólnotę. On mówi, no, ale ja będę głosił o Maryi. Czyli co? Czyli mamy mieć tam konfesjonały i ja mam głosić, że jest pełne usprawiedliwienie w Chrystusie Jezusie, że zostałeś za darmo usprawiedliwiony z łaski przez wiarę. A ty będziesz głosił, że jednak nie. A mówię, kurde, coś mi tu nie pasuje. I zobaczyłem, że ten fałsz blokował mnie w tym, żeby chodzić w prawdziwym ogniu przebudzenia. W prawdziwym ogniu, który podnosi twoje życie. Że jesteś zakochany tak dla Boga, że poświęcasz się cały. Bo co to znaczy ogień przebudzenia? Poświęcasz się cały. Ogień wypala w tobie fałszywe nauczania, które są kładzione od lat w ludziach. Ogień wypala to w tobie jak złoto. A przebudzenie to znaczy potrząśnięcie. Co ty robisz? Co ty robisz? Czemu idziesz w tym kierunku? Idź w drugim kierunku. I tą służbą taki jest wpływ na twoją jednostkę. Ale co więcej, wpływ apostolski, bo jednostki pojawiają się i z Polski, sami wiecie, bo niektórzy tutaj z was dzwonią do mnie i z Polski, i z zagranicy, i z różnych krajów, jest też misja w Indiach. Chodzi o to, by to wszystko zacząć grupować. Nie bądźcie jednostkami tylko, które gdzieś tam żyją, okej, już mnie Jezus kocha, halleluja, leżę teraz w domu. To nie tak. Chodzi o to, żeby zmienić rzeczywistość wokół ciebie. Chodzi o siłę zespołu, o której ja też zrozumiałem. Bo też będąc wtedy jednostką, zechciałem się podłączyć do zespołu. Apostolstwo, czyli moja służba, to co mam w sercu, chcę wam też pomóc poprzez nauczania na YouTube, ale także poprzez moją osobistą z wami relację i poprzez osobiste wsparcie, abyście wzrastali w prawdziwym przebudzeniu. Pogrupować was, jakby żebyśmy się zgrupowali w różnych miejscach Polski, bądź też podłączać się do lokalnych wspólnot. To jest coś, co też w tej wizji mam. Dodatkowo, poszerzając to, popatrzcie, jak my chcemy realnie zmienić oblicza Polski? Przecież uzdrowienie chorych i wypędzanie demonów jest mimochodem. Zmiana realnych oblicza Polski, na przykład urodziła mi się córka. Ja sobie teraz myślę, co z nią? Co teraz z moją córką? Nie ma jeszcze miejsc takich konkretnych, ogólnopolskich szkół na przykład. Fryzjerzy, eksperci w dziedzinach tych. Będzie wiele osób nowonarodzonych. Co to jest ogień przebudzenia? To znaczy, że w miejscu twojego marzenia ty wypędzasz demony, spełniania się twoich marzeń. Jesteś w grupie lokalnego kościoła. Wypędzasz demony, uzdrawiasz chorych. I w tym wszystkim ta wizja się jeszcze poszerza, żeby co? Zmienić oblicze Polski, zmienić ten kraj, zmienić go w jaki sposób? Jak dotrzemy do mediów? Jak dotrzemy do ludzi, którzy na przykład, tylko poprzez zmianę szkolnictwa, poprzez zmianę tychże rzeczy. Ja tutaj jestem dzięki Bole w tym. I na przykład ja sam jestem ograniczony. Ale w czym mogę wspomóc? W tym, żeby wzbudzić w tobie prawdziwy zapał dla Boga. W tym, żeby wzbudzić w tobie prawdziwy ogień przebudzenia i mieć wpływ, żebyśmy razem, jako zespół, mieli wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, co w konsekwencji na pewno
zmieni oblicze naszych regionów i naszego kraju i tak dalej. Na ten czas jeszcze wspomagam pastora z Indii, Emanuela, który też jest pod nauczaniem apostolskiej nauki. Czyli mamy jeden kierunek, jeden głos. Dlaczego? Bo zobaczyłem jedną rzecz. Kiedy ja z tych katechetów i dokończąc jeszcze tak tą opowieść, kiedy ja z tych katechetów i z tych księży próbowałem wygonić demony, z nich nie wychodziły. Z innych wychodziły, z innych nie. Uzdrowienia były, ale wyjścia od demonów nie. I zacząłem zadawać pytania, dlaczego. I zaczęło mi przychodzić, że oni trzymają się fałszywych nauk i dlatego demony ich nie puszczają. I widzicie, ja w końcu musiałem dojść do wniosku, że co ja robię w ogóle? Co ja tak naprawdę robiłem te lata temu? Że brak klarownej, jednej, prawdziwej, apostolskiej nauki, czyli to, że każdy ma swoją naukę, swojego Jezusa, ja tam Jezusa po swojemu, ja tak nie, bo tam po co, ja tak po swojemu tam wierzę, no tak, ten Jezus to mnie tak kara czasami, a drugiego nie kara, tamtemu Jezus demony wypędza, a ten drugi Jezus mówi, że demonów nie ma, a trzeci Jezus to w ogóle coś tam. I ja widzę, że brak tej klarowności powodował to, że ci ludzie chociaż byli pouzdrawiani czasami, z niektórych i demony wychodziły, z niektórych, tak wiecie, nie, oni później się gubili. I później nie było tak naprawdę długotrwałego sukcesu, tak, w ich życiu. I doszedłem do wniosku, że jedynie długotrwały sukces w twoim życiu jest poprzez jedną, tak jak Agata powiedziała, klarowną, apostolską myśl. Amen? A ja jako Tomasz Dorożała złożyłem się cały w ofierze. I po prostu mogę wam w tym pomóc. Na pewno dobry jestem, wiecie w czym? Na początku w takim zajaraniu i we wstrząsie, w ogarnianiu i zarządzaniu, a jak powstaną wśród was liderzy, też jestem skory do pomocy, tak jak sami wiecie, bo niektórzy tutaj z was są, i wtedy będziemy poszerzać nasz wpływ realnie, żeby zmieniać rzeczywistość wokół nas. I tyle, no tak w widu górnolotnie, ale generalnie do roboty. Jest dużo roboty przed nami i to jest ciężka w ogóle farłowa, to nie ma lekko. To nie jest ogień przebudzenia w ogóle. To nie jest tak, że to było łatwo. Ja przez 4 lata tak cierpiałem, bo to ten ogień wypalał we mnie fałszywe nauki, wiecie. W nas jest dużo fałszu. I dlatego fałsz powoduje, że my się męczymy. No bo co cię męczy, tak długotrwale mówiąc? Czyż ogień Ducha Świętego się męczy? Nie męczy się. To co nas męczy? Męczy nas to, że mamy fałszywe nauki, które we mnie też się wypalały i poniekąd niektóre jeszcze też się wypalają. Myślę, że to tyle. Amen.